Witam, witam ponownie w Jedi Fallen Order. Zanim polecimy na planetę Zepho, jeszcze zmodyfikuję sobie miecz świetlny. Tutaj włączyłem sobie już zielony ten miecz. Zobaczcie, że mamy kolory, mamy ten pomarańczowy. I teraz weźmiemy sobie zielony. Dalej jest emitter. Te były z zawartości dodatkowej, ale jest jeszcze tutaj... O, enokordowa. Coś takiego. Aktywator. Umbara. No niech będzie taki. Męstwo i mądrość, też to tak średnio pasuje, ale nieźle. Dobra, taki złoty. Co wy na to? Będzie zielony. Coś nowego. Tak się prezentuje. Dobra, fajnie. Czyli zielony dostajemy na start już do wyboru. No i idziemy. Idziemy w świat. Tutaj roślinek chyba żadnych nie miałem. Jestem zajęty. Muszę wymyślić obiad. No to co? Pierogi? Dobra. Pomyślmy. Bogano 56 odkryte. Datomira 0. I Zepho jest główny cel. No to lecimy. Nie ma co. Datomirę później. Podróż mocno nadwerężyła modliszkę. Wcześniej była w dobrym stanie? Była arcydziełem, ale teraz... Nie zdziw się, jeśli wyślę ci rachunek. Ne. Komuś brakuje kasy. Znaczy, trochę, tak. Po części masz rację, ale już przywykłem. Byłaś kiedyś bogata? Dla Jedi bogactwo nie jest najważniejsze. Też zawsze byłem biedny, ale nie było źle. W mojej ekipie czasem wpadała jakaś fucha. Ale to piękne. Wtedy zacząłem grać w zabaka. Do tej gry potrzebne są kredyty. To dziwny wybór. Krysztyty. Byliśmy mali. Stawialiśmy różne rzeczy, od żarcia po śmieszne kamienie. Niestety wszystko się zmieniło, gdy podrośliśmy. Śmieszne kamienie przestały już wystarczać. Galaktyka byłaby lepsza, gdyby tak było. Pora lądować, chodź tu. Lądowanie? O kurde, ale mega. Szykuje się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Kordowa wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. No, tutaj mamy śnieżną planetę. Fajnie. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Czyli co, na razie Zepho, Datomira. Bogano było takie króciutkie, ale... Dobra, jeszcze tam wrócimy. Trzymać. No i kaszyk na pewno, nie? I zobaczymy co dalej. Idealne lądowanie. Gryzi rządzie, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Kordowy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Okej. Okay. No fajne to, fajne. Eksploracja tutaj. Z cutscenkami wszystko się przeplata. Co tam robisz, mistrzu? Dobra, zobaczmy mapkę. Tutaj zamknięte, tutaj niezbadane. Idziemy zobaczyć te drzwi. Tu trzeba naprawdę eksplorować, bo nie będzie fajnych rzeczy kosmetycznych. Będzie lipa. Nową skórkę. Niebieski dowódca. Spoko. Niech będzie. Pasuje tutaj na tą planetę. To widzę, że będzie skrócik. Nic z tego. Czyli tutaj obszary po prostu musimy zwiedzić.
Okej, świetnie. No i tam też. No to najpierw tutaj. Muszę też zacząć tą mapę lepiej czytać, bo tak na razie było na pałę, wam powiem to bogano. 100% się nie da na pewno zrobić, ale... No, myślę, że nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem, tak mi się wydaje. Co tam? Coś tam było. Brawo. O. Dobra, taki brązowy. A tutaj? Ani drgnął. Ciemnawa tu macie. A to co? Co znalazłeś? Skrzynia towarowa. Wytrzymałe pojemniki. Okej. Taka znajdźka, nie? Środowiskowa. No to tyle. Dobra, tyle. Lecimy stąd. Przynajmniej jakieś takie kosmetyczne rzeczy na nową mapkę. Spoko. Naprawdę fajnie się gra. No to jest chyba to miejsce, gdzie było na gameplayu. Uważaj, BD. No tu ciężko blokować takiego. Lepiej odskakiwać. Kal, słyszysz mnie? Pewnie. Imperium, znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Dobra. Oż ty! Bardzo soulsowa ta gra jest. Bardzo soulsowa. Nawet nie wiecie jak bardzo. Zwłaszcza z tymi umiejętnościami. Zdobywaniem punktów, doświadczenia. O, jest. Jest punkcik. Czy jest tu gdzieś medytacja? Chyba nie. Skaz. Super, możecie sobie oczywiście zastopować, ja nie będę aż tak czytał. Teraz oczywiście dwie ścieżki. I która jest dobra? Wszystkie są dobre. Wszystkie coś tam oferują, nie? Wyczuj echo. Kurde, ale tu ciemno. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. I zielony też jest super. Zielony też jest super, kurde. Mega. Też pomarańczowy, taki nietypowy, nie? Okej. Coś złotego? To będzie tutaj. Chwila, weźmiesz więcej? Dzięki, BD1. Ej, serio? Będziemy mieli trzeci? Estusik? No nie mów. Zbiornik nas tym zdobyto. No to super, mamy trzeci Estusik. Warto było. Warto było, ludziki. Dobra, tu jest 50%. Co to jest to? Gdzie są te drzwi niby? A to w ogóle nie tu.
Rozumiem, że się ginie, co? To jest tak jakby na moim poziomie, ale chyba w innym miejscu. Dobra, tu raczej nie przejdziemy. Chociaż... Dobra, powiedzmy, że tyle. Bo to były miejsca, które były na początku, nie? Kurde, mnie bardzo ta mapa intryguje. Jest dosyć ciężka do ogarnięcia, ale spoko. Lepsze to niż brak mapy, nie? Mógłbyś pomóc? Dobra, weźmiemy sobie to. Trzy estusiki, no to ważna sprawa. Tutaj jest skrót? Skrót. Pierwszy skrócik, fajnie. Jeszcze nie mam jakichś fajnych kombosów, to musimy na razie tak spokojnie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tu nawet coś jest. A, widzicie? Super. Kurczę, ile tu jest sekretów. A, no dobra. No świetna giera. No i co tam świetna było? Giera. Nowy emiter, dobra, fajnie. No i co tam było? Teraz gdzie my musimy się dostać? W sumie główny cel. Gdzie jest główny cel? Nie ma głównego celu. Musimy na razie plądrować. Idziemy, BD1. Ale ciekawe. Tu można iść na górę. Nie. Wygląda tak, jakbym się mógł wspiąć, ale jednak nie. Czy to była osoba? Gdzie oni biegną? A, za tym. Odsuńcie się, załatwię to. Ach, kurde. Ale taka fajna, spokojna rozgrywka. Fabuła też pewnie się rozkręci niebawem. Odciągnij ich. Ostań, nie! Rozdzieleni, trzecie. Mieszkańcy wioski Zefo. Mhm. Takie małe historyjki, ale okej. Okay. Tutaj jakieś imperialne. Same kłamstwa. Imperium po prostu chciało tych ziem. Kurde, ja bym chciał jakiś na przykład... Jakiś na przykład miecz świetny zdobyć, nie kolor. O kurczę. Dobra. Parowanie tutaj będzie super. Strzelać razem! No niech będzie. Tak. Uwielbiam. Zeskanujesz? Co tu mamy, skautów? Zwiadowca jak najbardziej. Znamy zwiadowcę. Okay. Tu coś na górze. Ależ tu trzeba eksplorować, masakra. Nawet to. No brawo. Ostrzeżenie. Okej. Może ten kod się przyda?
dostałeś. Tam jest. Czyli oni na hita tutaj schodzą na tym poziomie. Wiedziałem, że jest za słaby. Dobra. Naprawdę bardzo dużo znajdzie. Wracaj tu. Ruszać naprzód. Nie dasz rady moim umiejętnościom. Bardzo dużo znajdzie. Tu jeszcze możemy wejść. O kurde, jaka masakra. Tam można sobie zapisać, to świetnie, ale weźmiemy jeszcze ten element. Weźmiemy sobie ten element, może gdzieś tam będę mógł coś przy mieczu sprawdzić. Materiał na strój. Strażnik, a taki. No to dobra. Czyli ogólny strój tutaj zmieniliśmy. Fajnie. No zmieniłem. Poncho i strój tutaj. Taki. Fajnie. Kurde, ile tu jest ścieżek. Jestem na razie zachwycony. Jeszcze mamy tak, drzewko umiejętności. To co, mocy troszkę weźmiemy? Na razie wszystko chyba. Tutaj jest, no dobra. Weźmiemy trochę mocy. Za chwilę kolejny punkcik. Odpocznij. Dobra, odpocznij. Będziemy mieli 3 estusiki. Dobra, i tutaj powinien być też skrócik, nie? To jest, no nie, to jest nawet otwarte. A nie, skrócik. Dobra, świetnie. Kurde, bardzo soulsowe. Bardzo soulsowe z elementami takiego, nie wiem, Tomb Raidera. Tu możemy sobie przejść i dalej tam, nie? Na celowniku. I też jakby nie ma pauzy. Niech ktoś inny go atakuje. Naprawdę go trafiłem? Tak, i też nie ma pauzy właśnie, to jest ciekawe. Ale jaja. Znaczy tam jakoś możemy się dostać. Tam coś jest, no niby nie. Dobra, to idziemy stąd. Co tam jest? Co tam jest? To coś, co może się nam przydać? Mhm. Kurde, ale tego naprawdę dużo. Tam jest kolejne ognicho. Nie, to jest czysty Souls-like, kurde, z elementami Tomb Raidera. Okej, mamy punkcik. Macie. To nie ma. Dobra, to chodź. A, mogę zmedytować. To w sumie tak, drzeweczko, mamy punkcik, czyli tego już nie stracę. I co, idziemy w miecz świetlny? Czy w moc? A, w miecz. Pyk. Czyli przytrzymaj. Przytrzymaj Y-ka. Teraz nie będę odpoczywał, bo tutaj się zrespi sporo osób. Nie mogę, tutaj jeszcze jest lokacja. Ale makabra. Mi tu już czacha paruje. Ja aż na takie souls-like'i się nie nastawiałem, myślałem, że to będzie bardziej lightowe. A jest grubo. Jest moim zdaniem grubo. Ach, czyli tutaj
Najpierw włączę i tutaj też tego nie mamy. Nie, tutaj też tego nie mamy. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś przyciąganie mocy? Chyba będzie przyciąganie mocy, co? Co myślicie? No też dziwne, że w takie nie można wejść. No dobra. Lecimy tu. Mamy dwa miejsca. Ośrodek turbin. Oh my god, tutaj albo tam. Czasami zapominam, że jest BB-1 ze mną. Tak nic nie mówi. Jesteś tam? Co to? Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Mędrcy. Dobra. To jest pierwszy mędrzec. Nie otwierają się. To co, wracamy? Idziemy dalej, nie? Tu trzeba tą latarką naprawdę manewrować, tym mieczem świetlnym. Ale fajny, fajny motyw. Sporo takich ciemnych lokacji. Dobra, tam jest skrzyneczka, tam pójdziemy dalej. Jakieś ubranko może? Albo miecz świetny? Co to? Miecz. Nowy materiał na miecz świetny. Ej, może... Może serio to jest kolor? Kurde, ciekawe, ale to tylko możemy w takich większych punktach, nie? Jak jest coś tam do ulepszenia. Na przykład BD-1'a. Okej. Ale sztos. Kurde. Co tym razem? O, kurde. Sobie to nie zauważyłem. Weźmiemy to. Możesz pomóc. O nie, nie zdążę. Kurde. Nie zabijemy się? Dobra, spoko. To mi wygląda na problem. Najlepiej zawsze tak, mocą. To jest spoko. No ta moc tam się odradza, nie jest źle. Co to za przeciwnik? Fillak. Masz coś? Mam, mam. Odszukaj oko cyklonu. Tutaj. Oh my god. Jestem głodny. To się odbija na mojej... Braćko! Sporo przeciwników. Daleko nie ucieknie! Prawie padł! Pomocy! Rozumiem,
Kurde, zabił mnie, serio? To ja do ogniska tutaj muszę iść. O kurde. Pierwsza taka grubsza śmierć. I tu będę musiał zdobyć to doświadczenie. Ciekawe, czy na przykład ta koza się odradza jako taki większy boss. Ośrodek turbin, serio? A jakie takie rzeczy zdobyłem? Znajdźki się chyba zapisują, co? Znajdźki myślę, że się zapisują. Zaraz sprawdzimy. No dobra. Ale no, trzeba uważać. Ewentualnie jak spadamy w przepaść, no to nie jest tak źle, ale... Jak giniemy, to giniemy. Ej, a to w ogóle... On by go zabił, ale jaja. To jest bardzo soulsowe. Dobra. No nie, nie. Tak to nie. Proszę jechać dalej. No nie stracił. Dobra, ty żyjesz. Rzuć mi go. Dobra, i skanowanie też się zapisuje, okej. Nie jest źle. Co się dzieje? Atakuje ten. A i ten ma. Ten ma moje dusze. Robię uniki. Dalej! Bójcie się. Dobra. O nie! Spadłem. Straciliśmy wszystkich walczących wręcz. Nie ma tak. Tyle nie popełnić żadnego błędu. Potrzebny mi styl. O włos. I robi się gorąco. Aha, i musiałbym od razu tam wejść. Aha, tam, dobra. No to by było okej, dobra. To jeszcze raz. Niektóre... O kurde. Niektóre się ruszają, niektóre nie. Ale miazga. Dobra, chyba styka. Hu, teraz ognicho mi dajcie. Tam musimy się dostać, dobra. Ruch przede mną. Czekaj, zachować ostrożność. Dobra. Czy on zabije nas wszystkich? Kurde, ryli. Rób sobie te uniki, nie odpuszczę. Serio? Skrót. Do czego skrót? Czy jest to jakieś ognicho? A, to było tu. Bo ja już nie mam zdrowia, nie? Dobra, to może tam coś będzie, a jak nie to... Słabo to widzę. O nie. Dobra, musimy się cofnąć do ognicha. Bo tutaj nie mamy szans.
Gdzie one było? Tu. Dobra, medytuj. I chyba tu sobie skończymy. Czy ja mam punkcik jakiś do wydania? Na razie nie. Odpocznij. No, zwiedzanie Zefo. Ciekawe, bardzo ciekawe. Taki już czysty teraz soulsowy moim zdaniem gameplay. Jest nieźle, jest naprawdę nieźle. Dzięki za oglądanie, widzimy się następnym razem. Pamiętajcie o łapkach i niech moc będzie z wami. Hej, hej.